Cześć widzowie, cześć YouTube. Z tej strony Michał z zespołu Mystery Hunters. Fenomen UFO. Na pewno każdy z was spotkał się choć raz tą nazwą w swoim życiu. Czym tak naprawdę jest? Czy to pojazdy pozaziemskich istot, które odwiedzają nas od stuleci w swoich wysoko zaawansowanych technologicznie statkach powietrznych? Czy też może ziemska technologia, która jest ukrywana przez rządy naszego świata? Zapraszam was serdecznie na pierwszy odcinek z serii o najciekawszych obserwacjach UFO z Polski i ze świata. Gdy mowa o katastrofach UFO, zwykle na myśl przychodzi Roswell, którego w okolicach w 1947 roku rozbił się rzekomo latający talerz, przejęty następnie przez amerykańskie wojsko. Mało kto wie, że prawie 50 lat po tamtych wydarzeniach w mazurskich lasach miało dojść do kolejnej kraksy niezidentyfikowanej maszyny latającej. Tak twierdził anonimowy żołnierz, który przekazał informacje na ten temat jednemu z polskich ufologów, dodając, że podczas próby przejęcia obiektu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Dwa plutony pułku specjalnego z Warszawy jadą na poligon w Orzyszu. 14 marca śmigłowiec wysadza je w lesie, 18 km na północny zachód od Węgorzewa. Następnego dnia po południu około godziny 17.30 22 żołnierzy widzi dużą smugę jasnego ognia, przemieszczającą się z południa na północ, z nieba do ziemi. Zjawisko trwa zaledwie minutę. Pisała o początku tej kontrowersyjnej historii Gazeta Olsztyńska. Zaskoczeni żołnierze zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to czasem kolejny element ćwiczeń w terenie. Po chwili usłyszeli jednak głuchy odgłos. Myśleli, że to upadek meteorytu. Jednak dowódca grupy odebrał przez radio dziwny komunikat. Udać się na miejsce. Niczego nie dotykać. Zabezpieczyć miejsce katastrofy wojskowego statku powietrznego. Brzmiał rozkaz. Wszystko wskazywało na to, że doszło do jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Po około 40 minutach marszu przez Haszcze grupa dotarła na leśne jeziorko, położone niedaleko granicy z obwodem kaliningradzkim. Tam została widok rodem z amerykańskiego filmu science fiction. W małym jeziorku, około średnicy 20 metrów, stał niezidentyfikowany obiekt latający. Właściwie nie jest to, ale był wbity pod kątem 15 stopni w południowy brzeg, z lekko pochyloną w kierunku zachodnim lewą burtą. Część obiektu znajdująca się pod wodą emanowała zielono-żółtawą poświatą, pisał ufolog Bronisław Rzepecki, z którym skontaktował się anonimowy informator, twierdzący, że widział to na własne oczy. Nie był to jednak koniec dziwnych wydarzeń. Obiekt miał kształt mocno spłaszczonej kuli i był w jasno-srebrnym, rtęciowym kolorze. Na kadłubie nie było widać nitów, łączeń, spawów ani okien. UFO mierzyło około 5 metrów średnicy i 2 metrów wysokości. Na rysunku dołączonym do artykułu Rzepeckiego, który opublikowano w nieistniejącym już periodyku Czas UFO, maszyna przypomina wielką piłkę do rugby, do połowy zanurzoną w wodzie. Z jej ścian od strony brzegu wystawało mechaniczne ramię, rodzaj wysięgnika o długości około 40 cm zakończonego jajem, które według świadka roztaczało bladą, trupią poświatę. Dowódca oddziału otrzymał od zwierzchników rozkaz otoczenia obiektu i trzymania broni w pogotowiu, co było zabawne, gdyż, jak wyjaśnia Rzepecki, żołnierze nie dysponowali ostrym amunicją. Poddenerwowani wykonywali zlecone zadanie w oczekiwaniu na przybycie wsparcia. Ich niepokój potęgowała jednak dziwna cisza, jaka zalegała w sąsiedztwie jeziorka. Nie było słychać dosłownie nic, nawet szmeru wiatru. Żołnierze pilnowali UFO przez kilka godzin. Przez ten czas nie wydarzyło się nic ciekawego. Około w pół do pierwszej pojawił się jednak helikopter. Jeden z nich zawisł nad jeziorkiem i włączył szperacze. Pozostałe wylądowały na pobliskiej łące. Przybyli nim żołnierze GROM oraz wysokiego stopnia oficerowie. Żołnierzy zabezpieczających dotychczas miejsce załadowano do śmigłowca i wysłano do Orzysza, informował Rzepecki. Gdy obszar katastrofy zaczęli badać technicy, którzy zataszczyli wielkie teczki, doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Jajowata sonda na wysięgniku rozbrysła nagle ostrym, zimnym światłem. Przypominało to intensywny, błękitnawy flash. Znajdujący najbliżej żołnierze mieli odnieść skutek tego obrażenia, choć nie wiadomo jak poważne.
Nie wiadomo również, co stało się z niezidentyfikowanym obiektem. W jaki sposób wyciągnięto go z wody i gdzie go przetransportowano. Najprawdopodobniej był on wcześniej śledzony na radarach, a obrona przeciwlotnicza dobrze wiedziała, z czym ma do czynienia. Dodawał Szepecki, który kilka lat po opisaniu incydentu przestał zajmować się ufologią. Szepecki miał jednak wątpliwości co do wiarygodności tego zdarzenia, mówi Arkadiusz Kocik z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej, która od lat zbiera relacje o niezidentyfikowanych obiektach latających z terenów północno-wschodniej Polski. Członkowie grupy nigdy nie otrzymali dodatkowych informacji na temat mazurskiego rozwoju, mimo że Węgorzewo to ich teren operacyjny. Harek dodaje, że doniesienia od anonimowych informatorów, szczególnie wojskowych, są niezwykle trudne w ocenie, gdyż zazwyczaj nie da się ich zweryfikować. Gazeta Olsztyńska po konsultacji z wojskowymi także uznała zdarzenie z marca 1997 roku za mało prawdopodobne. Gdyby coś takiego się wydarzyło, to całe miasto huczałoby od plotek i domysłów, powiedział cytowany przez Gazetę Major. Mnożące się wątpliwości oraz brak potwierdzeń sprawiły, że Szepecki, człowiek o nieposzlakowanej opinii uważany za legendę w środowisku badaczy UFO, nie kontynuował śledztwa w tej sprawie, a domniemana katastrofa spod Węgorzewa pozostała mało znanym epizodem, w przeciwieństwie do słynnego incydentu z Gdyni. Wczesnym styczniowym rankiem 1959 roku, gdy na Bałtyku szalał sztorm, rozgrzany do czerwoności nieduży, stożkowaty obiekt runął do basenu portowego. Dźwięki metalu trącącego o metal zwróciły uwagę pracowników portu, z których kilku obserwowało upadek domniemanego UFO. Sama katastrofa dziwnego obiektu, jak mówi Arek Kocik, bez wątpienia miała miejsce, ale to, co działo się potem, to już legenda. Jak zwykle w tamtych czasach powstało powieści, że wszystko, co wartościowe, musiało zostać wywiezione w głąb ZSRR. W ręce Wielkiego Brata miał więc trafić nie tylko wrak gdyńskiego UFO, ale też ciało jego pilota, znalezione na plaży. Humanoid przypominał człowieka, choć miał inną ilość palców i odmienną budowę organów wewnętrznych. Świadkowie, którzy obserwowali upadek obiektu w porcie, mówili jednak, że był on zbyt mały jak na pojazd załogowy. Wszystko wskazywało, że opowieść kosmicie z plaży została dodana do historii trójmiejskiego Roswell. A incydent z 1959 roku mógł mieć związek z jakimś nieudanym tajnym woskowym eksperymentem. Ale to niegłośne i kontrowersyjne katastrofy UFO są najciekawszymi sprawami w ufologii, mówi Arek Kocik. Przez lata jemu i jego kolegom udało się zgromadzić wiele intrygujących relacji o latających kulach, spotkach czy nawet cygarach. Szczególnie ciekawe są sprawy z obszarów graniczących z obwodem kaliningradzkim, sugerujące, że niektóre latające obiekty mogą być przybliżami za wschodniej granicy. Inna sprawa, że UFO mogą być maszynami wojskowymi, ale nie muszą. Wyjaśnia ufolog na dowód, podając wiele obserwacji obiektów, które trudno uznać za wytwory ziemskiej techniki. W lesie, w okolicach Nowego Rumaka, widziano pod laty chaotycznie poruszający się pojazd przypominający kulę otoczoną pierścieniem. W Rynie, w dawnym województwie subalskim, obserwowano z kolei klasyczny latający talerz rzucający kolorowe światła na dom. Takich dziwnych, nie dających się wytłumaczyć przypadków na swoim archiwum grupa mazurska badająca obiekty UFO ma oczywiście znacznie więcej.